2 września tego roku muszą zostać zmienione nazwy trzech łukowskich ulic: Szenwalda, Kruczkowskiego oraz Armii Ludowej. IPN stwierdził, że te ulice propagują komunizm. W związku z ustawą dekomunizacyjną z 2016 roku muszą zostać zmienione. Jakie pomysły na nowe ulice mają mieszkańcy Łukowa? Zapytajmy. W związku z ustawą dekomunizacyjną w Łukowie muszą być zmienione 3 nazwy ulic: Armii Ludowej, Szenwalda i Kruczkowskiego, osób, które były związane z komunizmem. Czy to jest dobry pomysł? Uważam, że tak. Powinny być zmienione. Jest tyle wartościowych postaci w naszej historii, że nie trudno będzie wybrać jakieś nazwiska. Uważam, że tak. Ja jestem nauczycielem i ja uważam, że młodzież powinna mieć wiedzę o tym, czym był komunizm i powinna żyć już w nowym świecie, w nowym państwie, właśnie w takim państwie, gdzie upamiętnia się te relikty epoki, oczywiście, natomiast to powinno być w muzeach, ta młodzież powinna być zabierana, natomiast powinniśmy mieć na tablicach budynków nazwy, które jak najbardziej kojarzą się z osobami o tych dobrych poglądach, dobrych, czyli patriotycznych. Jakie są i dobre są akurat postosowane i do artystów, i do takich ludzi zasłużonych, no i więc nic nie trzeba zmieniać. Mnie praktycznie ten temat nie obchodzi, nie interesuje. Jak co od nich sobie robi, niech sobie zmieniają. Zależy, na jakie te mają być zmienione, na jaką inną nazwę. Jakie ma pani propozycje na nowe nazwy ulic w Łukowie? Może być na przykład Króla Maciusia, Pomarańczowa, po prostu żeby było wesoło. W danym miejscu na przykład mamy Wschód Słońca i ludzie chcą nazwać tę ulicę ulicą Wschodu Słońca i wszyscy mieszkańcy się zgodzą, no to oczywiście, bo to jest jakiś tam akcent humorystyczny i nie możemy być tak super poważni. Natomiast jednak powinniśmy upamiętniać osoby związane z naszym tutaj lokalnym środowiskiem. Świetnym przykładem będzie chociażby pan Antoni Cybulski, który wiele lat służył bardzo ofiarnie kulturze polskiej właśnie w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Zmarł w ubiegłym roku i w ten sposób fantastycznie byśmy go uhonorowali. Myślę, że taką kandydatką, osobą, która jeszcze żyje, ale która w przyszłości na pewno zasługuje na ulicę, skwer, cokolwiek, to jest pani literaturoznawca, dziennikarka, pani Barbara Wachowicz, która również pisała tutaj o ziemi łukowskiej, o tych wszystkich bohaterach sienkiewiczowskich. Ja jestem jak najbardziej za. Nie ma potrzeb. Mamy tyle wybitnych osób, że możemy nazywać ulice ich nazwiskami. Wolałabym, żeby zostały tak, jak były, bo często gęsto ludzie nie wiedzą, jakie to są ulice i to się często myli właśnie z tym. Także ja wolałabym żadnych zmian nie wprowadzać. No wiem, że mają być zmienione 3 ulice: Armii Ludowej, Lucjana Szenwalda i Leona Kruczkowskiego. Żalu wielkiego za Szenwaldem nie czuję. Armia Ludowa, no faktycznie taka była i z historycznego punktu widzenia może warto ją jakoś tam upamiętniać, ale niekoniecznie. Akurat nie jest to, że tak powiem, lewicowość nie jest moim poglądem. Natomiast szczery żal czuję za likwidacją ulicy Leona Kruczkowskiego. Stasia Inel już jest, więc jakieś inne filmowe, książkowe, jak najbardziej. Jesteśmy za, żeby zmieniać te ulice na, no nie, żeby nie były Ludowe, tam Świerczewskiego i tak dalej. No. To jest niepotrzebne. Ja uważam, że to jest niepotrzebna zmiana, bo to się wiąże z kosztami dużymi. Mieszkańcy Łukowa nie poniosą kosztów, tylko państwo. Tak, to tylko tak się teraz mówi, ale później się okaże, że co innego. Nie, praktycznie jest wszystko jedno. Co pani sądzi na temat zmiany? Mi to wszystko jedno, aby krótko. Nie, proszę pana, chcą zmienić, ale źle robią, że zmieniają. No zarówno Szenwald, Kruczkowski to są na tak zwanym osiedlu poetów i ja bym już tu nie robił wyłomu, tak jak Rada Miasta zamierza, czy powiedzmy niektórzy radni, wsadzać tam teraz księży. No jest to pewien rodzaj enklawy miejskiej, no więc poszukałbym wśród panteonu poetów. Ktoś tam powiedział gdzieś, że można byłoby dać księdza, pożenić już księdza z poetami, tak, i dać księdza Tadeusza Twardowskiego. Mógłby być, ale może ktoś inny, niekoniecznie osoba konsekrowana.